Janusz Radziwiłł w liście do kanclerzy Rzeszy Niemieckiej zwraca się z prośbą o uwolnienie Józefa Piłsudskiego, a holenderski Komitet Pomocy Polsce zachęca mieszkańców Amsterdamu do wsparcia Polski. Przedstawia ogrom nędzy oraz nawołuje do pomocy pieniężnej, zbiórki ubrań i kołder dla tych najbardziej potrzebujących. Zebrane pieniądze będą wysyłane do miejscowych komitetów i rozdzielane niezależnie od wyznania. 8 października 1918 roku Rada Regencyjna wydała Manifest do Narodu, w którym obwołuje niepodległe państwo polskie zjednoczone ze wszystkich ziem polskich zamieszkałych przez Polaków. Mówi się o zwołaniu Sejmu Konstytucyjnego w Warszawie, wybranego na najszerszych podstawach demokratycznych. Dokument podpisał Kucharzewski. Działalność zakończyła Rada Stanu. 10 października 1918 roku prezydent Warszawy zarządził dekorację gmachów miejskich, a w sali Rady Miejskiej w Krakowie odbyło się posiedzenie wszystkich posłów zaboru austriackiego. Tego dnia też zarząd miasta Lwowa przygotował ważne pismo z równie ważnymi słowami. Wiadomość o proklamowaniu niezawisłego państwa napełniła serca mieszkańców stołecznego Lwowa radością i poczuciem spełnienia. 12 października 1918 roku Rada Regencyjna wprowadziła nową rotę przysięgi i przejęła od okupantów zwierzchność nad wojskiem, a pierwszym rządem, który nie szukał potwierdzenia u zaborców, był rząd Józefa Świerzyńskiego, powołany przez Radę 23 października. W mianowanym gabinecie, zdominowanym przez narodowych demokratów, utworzono dwa nowe ministerstwa – spraw zagranicznych oraz spraw wojskowych. 14 października 1918 roku pierwsza dywizja strzelców polskich wyruszyła na front w Lotaryngii. Z kolei w Warszawie wybuchł strajk powszechny pod hasłem Precz z okupacją. Dzień później na Wiecu w Orłowej kilkanaście tysięcy osób manifestowało jedność Śląska Cieszyńskiego z państwem polskim, domagając się też reprezentacji śląskiej w Sejmie w Warszawie.